wtorek część mieszkańców kamienicy znajdującej się w Bytomiu, w której w sobotę doszło do wybuchu gazu, będzie mogła wrócić do swoich mieszkań. Konstrukcja nie uległa zmianie, jest bezpieczny budynek, także stabilny. W związku z powyższym jutro będziemy mogli już mieszkańców dopuścić do lokali, które nie zostały wyłączone z użytkowania. Do mieszkań jednak nie wrócą jeszcze wszyscy lokatorzy. 6 lokali zostało wyłączonych z użytkowania. 4 mieszkania najprawdopodobniej będą gotowe do zamieszkania do końca wakacji. 2 znajdujące się na parterze remontowane będą jeszcze dłużej. Pan Wiesław mieszkał tuż obok mieszkania, w którym doszło do tragedii. Wciąż nie wie, kiedy będzie mógł wrócić do swojego mieszkania. Ten pokój, który właśnie ten rogowy, co się ta ściana boliła, cały się wypalił. Całe szczęście, że się ten ogień nie dostał na pozostałe mieszkania, nie? Znaczy drugi pokój, tam kuchnię, łazienkę, ale jest tak, że jest cały, no, sufity poodpadały, nie? Stropy po prostu, nie? Okno też wywaliło. Mieszkańcy, którzy nie będą jeszcze mogli wrócić do swoich domów, z hostelu trafią do bardziej komfortowego lokum. Miasto deklaruje pomoc wszystkim poszkodowanym. Zapewniamy w tej chwili obecnej nocleg, wyżywienie. Wypłaciliśmy zasiłki w wysokości 2000 zł na bieżące potrzeby, bo wiemy, że jest część osób, która straciła swoje rzeczy, te potrzebne do codziennego funkcjonowania, dla osób, które nie będą mogły w najbliższym czasie wrócić do swoich mieszkań, bo wiemy, że są takie, które są mocno zniszczone. Przygotowaliśmy na ten czas inną propozycję mieszkaniową. Cały czas pracują służby, które wyjaśniają przyczynę tragedii. Żadna hipoteza, w tym także ta o próbie samobójczej, nie jest obecnie wykluczona. Musimy wykluczyć tutaj udział osób trzecich, a także niesprawność tej instalacji gazowej. W dniu jutrzejszym ma być przeprowadzona sekcja zwłok tych 3 osób, które niestety poniosły śmierć w zdarzeniu. I oczywiście czekamy na ekspertyzę biegłych. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu zobowiązał wszystkich zarządców w mieście do zrobienia przeglądu instalacji gazowej. Przypomnijmy, że w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w sobotę, zginęły 3 osoby, 39-latka i jej 2 kilkuletnie córki. Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w województwie śląskim. Jednym z jej punktów było spotkanie z mieszkańcami Chorzowa w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Stamtąd prezydent pojechał na spotkanie z mieszkańcami Sosnowca. Andrzej Duda podkreślał znaczenie powstań śląskich. W tym roku wyjątkowo właśnie ze względu na to, że jest to rok powstań śląskich, właśnie także i ze względu na zbieżność dat. 15 sierpnia masakra Mysłowicka, 16 sierpnia 1919 roku wybuch pierwszego powstania śląskiego, że w tym roku święto Wojska Polskiego będzie obchodzone właśnie tutaj, na Górnym Śląsku, będzie obchodzone w Katowicach i to tutaj właśnie będzie wielka defilada. Podczas wizyty w Chorzowie prezydent Andrzej Duda wielokrotnie wspominał wielkie poświęcenie Ślązaków w walce o suwerenność. Wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego i wojewodą śląskim zasadził także dąb upamiętniający powstania śląskie. Mieszkania dla seniorów na najbardziej imprezowej ulicy w centrum Katowic. Na razie to ruina, ale w przyszłości mają się tu mieścić nowoczesne lokale. Nie każdy będzie mógł zamieszkać w kamienicach przy ulicy Mariackiej w Katowicach. Główną grupą lokatorów mają być osoby starsze. Mówimy o seniorach, którzy mieszkają w Katowicach, mieszkają w Śródmieściu i chętnie swoje duże komunalne mieszkania, w których w wielu przypadkach są więźniami, bo są to mieszkania bez wind, ogrzewane węglem, przeprowadziliby się na małe, komfortowe mieszkania pod jednym warunkiem, że będzie to w Śródmieściu i że warunki płatności dla takie mieszkanie będą porównywalne z tym, co dzisiaj oni płacą. Od kilku lat 3 kamienice w pobliżu kościoła Mariackiego stoją puste, ale katowickie TBS ma plan, jak to zmienić. Właśnie został ogłoszony konkurs dla architektów na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. To, co jest tutaj najistotniejsze, no, żeby się przede wszystkim wpisać, zaproponować jakieś innowacyjne rozwiązania dla szczególnych grup odbiorców, które będą docelowo zamieszkiwać te 3 budynki. Być może to docelowo będzie jeden budynek. Pewne jest to, że wyburzone zostaną oficyny wszystkich budynków, ale frontowe ściany mają pozostać nieruszone. Konkurs potrwa kilka miesięcy. Najlepsza koncepcja nie tylko ma zostać zrealizowana, ale architekci dostaną 20 tysięcy złotych nagrody i kontrakt na projekt. Sama inwestycja może kosztować ponad 20 milionów złotych.
To szansa, by stać się właścicielem mieszkania niemal za grosze. Świętochłowice uruchamiają możliwość wykupienia komunalnego mieszkania z bonifikatą. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długo trwał najem lokalu. Tak naprawdę to pewnego rodzaju konsensus pomiędzy możliwościami miasta i chęcią pozyskania wpływu ze sprzedaży mieszkań, ale też oczekiwaniami mieszkańców, którzy już od kilku lat mówią o tym, że chcieliby te mieszkania wykupić. Proponowana bonifikata to 85% dla osób, które wynajmują lokale powyżej 3 lat i 50% dla tych osób, które najemcami są krócej. Mieszkania nie będzie można wykupić, jeśli na przykład budynek, w którym się znajduje, przeznaczony jest do remontu ze względu na jego stan techniczny, do wyburzenia albo sprzedaży. Oferta nie dotyczy także mieszkań socjalnych. Bonifikata nie będzie przysługiwała tym, którzy zalegają z czynszem lub innymi opłatami związanymi z użytkowaniem lokali, chyba że w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku spłacą swoje zobowiązania. Przede wszystkim dla spółki mogą przyjść pieniądze, których, jak wiadomo, nie tylko spółce i w mieście brakuje. Bonifikata jest bardzo duża, to jest 85%, więc tak naprawdę za 15% wartości mieszkanie może stać się własnością najemcy, a z tego już tylko same korzyści. I dla najemcy, i dla wspólnoty, która powstanie z mieszkań, które zostaną sprzedane. Zawsze lepiej dbamy o swoje niż o wspólne, więc tylko korzyści. Chętni do wykupienia mieszkania muszą złożyć specjalny wniosek w Urzędzie Miasta. Mieszkańcy Katowic mogą od dzisiaj jechać do Sosnowca z paszportem. Z żartów o swoim mieście Arkadiusz Chęciński postanowił zrobić motyw przewodni najnowszej kampanii promocyjnej. Z przymrużeniem oka do całej sprawy podszedł też prezydent Katowic. Efekt to punkt paszportowy na katowickim rynku. To jest już dla rodziców, którzy są spoza Sosnowca i tylko też jak się dowiedzieli o tym, to powiedzieli, że muszę im te paszporty załatwić, więc już je mam. I jeszcze dla mojego chłopaka, który teraz też już jest z Sosnowca, więc wzięłam od razu więcej. A także wzięliśmy ze znajomymi zapas dla całego biura, żeby każdy z nas mógł mieć. W każdym paszporcie można znaleźć inną atrakcję i informacje o mieście. Potrafimy również cieszyć się, śmiać się, cieszyć się ze z naszych gdzieś tam różnic, potrafić je rozwiązywać właśnie w taki sposób, żeby pokazywać mieszkańcom, że Sosnowiec, Katowice, Śląsk, Zagłębie to regiony, które ze sobą powinny współpracować, powinny ze sobą przebywać, powinni się ze sobą z siebie nawzajem śmiać, ale przede wszystkim do siebie przyjeżdżać. Prezydent Katowic oddzięczył się prezydentowi Sosnowca pomocami naukowymi. Jak tam będą nasi przyjeżdżali do was, żeby ich zrozumieć, co oni chcą od was, co chcą robić i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo proszę tutaj słownik na ten dobry początek. No i mamy jeszcze wizę. Wiza jest tylko jedna, ale Marcin Krupa zapewnił, że nie będzie ona wymagana przy wjeździe do miasta. Tak samo nie ma obowiązku posiadania paszportów po przekroczeniu granicy. Nie zaszkodzi jednak wstąpić do Centrum Informacji Turystycznej na rynku i zabrać sobie jeden na pamiątkę.